Siemanko ludziska, z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z mojej kariery. A dzisiaj czekamy nas mecze z Gimnastikiem Tarragona i z Levante. Pierwszy mecz w Pucharze Króla, a drugi w La Liga Santander. No to jest mecz oczywiście rewanżowy w Pucharze Króla. W pierwszym meczu zwyciężyliśmy 4-0, więc rewanż tak naprawdę jest tylko formalnością. Jedziemy do Katalonii zagrać ciekawe spotkanie dla kibiców, no i wbić gospodarzom kilka bramek. Zaczynajmy to spotkanie! I będzie rzut rożny dla Gimnastiku Tarragona, grę wznowi Muniz. Muniz centruje na Ucze. Ucze uderza, ale bardzo anemicznie i nie miałem żadnych problemów z wyłapaniem tego strzału. Tym razem Real Madryt w natarciu, Gelson Martins, James, Casemiro. Casemiro świetnie podał do Ronaldo, Cristiano Ronaldo strzela i zdobywa bramkę 1-0 dla Realu Madryt. W tym meczu wyjazdowym fantastyczne wykończenie Portugalczyka i w dwóch meczu prowadzimy już 5-0, więc mamy 100% awans. Jak widzimy, kibice gospodarzy załamani, no ale to było raczej pewne, że oni polegną w tym spotkaniu. A to jest dopiero pierwszy cios zadany przez Real Madryt. Ładna tutaj asysta, strzał Cristiano Ronaldo, bardzo precyzyjny. Bramkarz mógł niewiele zrobić w tej sytuacji, mógł tylko patrzeć, jak ta piłka wpada do siatki. Prowadzimy z Gimnastikiem Tarragona 1-0. I jak widzimy, gospodarze chcą jednak odpowiedzieć na naszą bramkę. Ikechuk w Ucze. Ładnie tutaj zagrywa do Moloku. Moloku jest w polu karnym, zagrywa w środek, ale Carvajal ładnie wybija tą piłkę. Jeszcze szansa na poprawkę Muniz. Muniz schodzi na lewą nogę, uderza, ale prosto we mnie. No z takimi strzałami po prostu muszę sobie radzić. No i pora zainicjować może jakiś kontratak. Llorente. Llorente do Carvajala, Carvajal do środka. Jest tutaj Lucas Torro, De Tomas, Torro. Świetne zagranie do Casemiro. Casemiro, James, Ronaldo, zespołowa akcja Realu Madryt. Cristiano Ronaldo, czy wycofa tą piłkę? Tak jest, Marcelo, Lucas Torro i 2-0. Cóż za piękna zespołowa akcja Realu Madryt. Wykończona przez Lucasa Torro. Świetna asysta, Marcelo. No i Torro musiał w tej sytuacji po prostu zdobyć bramkę. Była to idealna sytuacja, w której młody gracz się nie pomylił. Prowadzimy z Gimnastikiem Tarragona już 2-0. Jak widzimy, walka w środku pola. Ładnie tutaj Muniz wygrał tą walkę. Tejera na skrzydło, Delgado. Carlos Garcia do środka, Ucze. Muniz przedziera się. Jest w dogodnej sytuacji do zdobycia bramki, ale uderza tuż obok słupka. Niezłe uderzenie tego gracza, ale minimalnie celne. Gdyby lepiej pocelował, prawdopodobnie mielibyśmy piękną bramkę. I koniec spotkania, wygrywamy na wyjeździe 2-0, pewne zwycięstwo. W dwóch meczu 6-0 i awansujemy do dalszych zmagań w Pucharze Króla. No cóż więcej chcieć, dobre spotkanie w wykonaniu Realu Madryt. Dwie piłki złapane, ocena meczowa 7,4. Chyba nie będzie tutaj żadnej mojej interwencji, tak jest niestety. Real Madryt zbytnio się nie przemęczał w tym spotkaniu, ale i tak oddał dwa razy więcej celnych strzałów niż gospodarze. Graczem meczu Casemiro, bardzo dobry występ Brazylijczyka. Dwie moje interwencje, 3 sai, ale mimo wszystko bramkarz Stary Agony nie obronił za dużo. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po drugim spotkaniu. Znaczy po pierwszym, co ja mówię po drugim? Po pierwszym oczywiście, już mi się coś ewidentnie pomyliło. Awansujemy do dalszych zmagań w Pucharze Hiszpanii. Zobaczmy, czy już wszystkie spotkania się zakończyły. No niestety jeszcze nie, więc nie znamy naszego rywala. A za chwilę pewnie go poznamy. Myślę, że trafimy znów na jakąś łatwą drużynę, bo Real ma zawsze szczęście w losowaniu, więc dlaczego miałby nie mieć FIFA, no, taka prawda. Ale na kogo trafimy, to już dowiemy się później. Teraz gramy mecz z Levante. U siebie na Estadio Santiago Bernabeu nie lubimy tracić punktów z tak słabą ekipą. Zaczynajmy to widowisko. Jak widzimy, Real Madryt od początku meczu atakuje. Tutaj ładnie Bale kontroluje piłkę w środku pola. Świetny dribbling, zagranie na skrzydło. Danilo. Morata, Alvaro Morata świetnie dojrzał Lucasa Silva. A Lucas Silva zdobywa bramkę. Ale co w tej sytuacji zrobił bramkarz? Nie mam pojęcia. Przewrócił się na plecy zamiast interweniować. Fatalna postawa bramkarza Levante. Tutaj ładne podanie do Lucasa Silvy. Lucas Silva uderzył bardzo mocno, ale bramkarz powinien zachować się przynajmniej o klasę lepiej.
Prowadzimy z Levante 1-0. Jak widzimy, goście walczą o wyrównanie. Dawid ładnie tutaj przejął piłkę, zagrywa do Rogera. Roger jest na skrzydle, co wymyśli? Roger chyba tutaj spróbuje dryblować, wbiega w pole karne, wycofuje piłkę do Lopeza, jest rykoszet, ale udaje mi się odbić tą piłkę na rzut rożny. Ciekawe uderzenie Lopeza po rykoszecie nabrało naprawdę trudnej paraboli do obrony, ale jednak udało mi się interweniować i będzie tylko rzut rożny. I żółta kartka dla piłkarza Realu Madryt, konkretnie dla Danilo, i rzut wolny dla Levante. Greznowi Verza. Verza centruje na pole karne, udaje mi się odbić tą piłkę na skraj pola karnego. Jeszcze tutaj gracze Real Madryt ją wybijają. Espinoza. Espinoza próbuje oddać strzał, ale nie ma miejsca. Dawid jeszcze szuka okazji. Zagrywa do Verzy. Verza szuka prawej nogi, centruje w pole karne, ale Llorente wyjaśnia całą sytuację. I koniec spotkania. Wygrywamy 1-0 z Levante. Dobry mecz w wykonaniu Realu Madryt. No tak naprawdę królewscy się nie przemęczyli, a i tak zwyciężyli. Levante miało jedną dobrą sytuację, strzał po rykoszecie, ale odbiłem tą piłkę na rzut rożny. Jedna z ładniejszych interwencji w tym sezonie, bo był to trudny strzał po rykoszecie. Dwie piłki sparowane, ocena meczowa 7,0. Widzicie, to jest ta akcja, strzał Lopeza. Naprawdę był trudny, bo gdyby nie było tutaj rykoszetu, to byłby to banalny strzał. Ale po rykoszecie ta piłka nabrała naprawdę nieprzyjemnej paraboli. Ale na całe szczęście udało mi się interweniować, bo gdyby nie moja interwencja, to prawdopodobnie wpadłaby tuż przy słupku do bramki. Jeśli chodzi o statystyki, to pełna kontrola meczu przez Real Madryt i zasłużone zwycięstwo królewskich. Jeszcze zobaczymy sobie oceny piłkarzy. Graczem meczu został Lucas Silva, dobry występ Brazylijczyka, dwie moje interwencje, 5 Remiro, bramkarz Levante robił co mógł, ale i tak nie uchronił drużyny przed porażką. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po drugim spotkaniu, tym razem po drugim, teraz się nie mylę. Zwycięstwo jest, to cieszy. Zobaczmy, jak tam tabela w La Liga Santander. Na pewno jesteśmy nadal liderem, ale jaką mamy przewagę nad drugą drużyną. Tutaj rozgrywki Pucharu Hiszpanii, zagramy z Deportivo Alaves, czyli dość dobre losowanie tak naprawdę, nie narzekam. No jesteśmy liderem, mamy 11 punktów przewagi nad Valencją i 14 nad Barceloną, czyli bardzo komfortowa przewaga, pewnie zmierzamy po mistrzostwo Hiszpanii. W następnym materiale czekają nas mecze z Henkiem i Valencją, czyli wiceliderem, mecz na szczycie, lider versus wicelider. Takie mecze zawsze przynoszą sporo emocji. No i teraz czas sobie potrenować, plus takie mecze są bardzo istotne dla układu ligowej tabeli, bo jeśli wygramy, no to będziemy mieli naprawdę olbrzymią przewagę nad Walencją. Jeśli zremisujemy, to nic się nie zmieni, a jeśli przegramy, to Walencja niebezpiecznie do nas się zbliży. Oczywiście nie chcemy przegrywać, więc raczej skupię się na meczu z Walencją. Mecz z Henkiem jest tak naprawdę o nic. Mecz o pietruszkę i tak mamy już pewne pierwsze miejsce w grupie w Lidze Mistrzów, więc jedziemy sobie tam tylko zagrać i strzelić jak najwięcej bramek. Ku uciesze kibiców, przynajmniej taki jest plan, ale czy uda się go zrealizować, to przekonamy się już w następnym materiale tak naprawdę, bo nigdy nie można zakładać, że wygrywa się mecz przed jego rozpoczęciem. No i tutaj jeszcze wszystkie, co udało mi się spełnić, co nie, ale to jest mało istotne. Więc jak coś ludziska, już wam bardzo dziękuję za ten materiał, no i oczywiście zapraszam was na następny. Trzymajcie się!